Szachy na pewno rozwijają umysł, w szczególności pamięć i kreatywność. Pamięć bardzo mi się przydaje w szkole, gdzieś tam, gdy muszę zapamiętywać różne rzeczy, ucząc się na jakiś sprawdzian czy kartkówkę, czy nawet podczas lekcji zapamiętuję z tych lekcji bardzo dużo, więc to są na pewno bardzo przydatne rzeczy. Ale też rozwijają kreatywne myślenie, gdzieś tam przewidywanie jakichś różnych ruchów do przodu, analizowanie różnych rzeczy, także są bardzo przydatne również w życiu. Gdy miałem 2,5 roku, zacząłem grać na szybcach i trwało to bardzo długo, ale w wieku 7 lat złamałem rękę. Więc już nie mogłem kontynuować, przynajmniej przez te 2 miesiące. A jako, że kuzynki Pola i Lena, które są również bardzo dobre w szachy, grały już od dłuższego czasu, to po prostu mnie nauczyły. Gdy tam do nich pojechałem, to wytłumaczyły zasady i wprowadziły mnie do treningów i po prostu do zawodów. Początki miał w Zabrzu w Grzybowicach. Jak 7-8-latek tam przychodził na zajęcia, no ale bardzo szybko okazało się, że potrzebny jest większej klasy trener. Tak naprawdę chyba od tamtego już momentu nikt w Zabrzu nie jest w stanie trenować Jakuba. No i Jakub trenuje z Marcinem Krzyżanowskim, z jego sztabem trenerskim w Rybniku. To jest niesamowicie utalentowany chłopak, ale też niezwykle skromny, miły, uprzejmy. Po prostu wszyscy go uwielbiają. Kubuś na szachownicy i w życiu jest porywczy, jest niecierpliwy, wie o tym, także świadomość tego jest u niego już na wyższym poziomie, radzi sobie z tym i dużo pamięta, ma bardzo dobrą pamięć. W związku z tym ten zestaw cech, które ze sobą prezentuje, powoduje, że jest i na szachownicy w życiu po prostu samym sobą, jakby ciężko porównać go do kogokolwiek innego, po prostu jest jaki jest. Już przestajemy się wstydzić, że ktoś gra w szachy. Jakby to nie jest problem, żeby wyciągnąć sobie komórkę i sobie zagrać. Albo opowiadać o tym, że się gra. Ten sport ma duży potencjał, żeby być bardzo popularny. W Polsce jeszcze jest niedoceniony, ale taki kraj jak Norwegia, wiadomo, Rosja, Uzbekistan, nie wiem, Gruzja, Indie, nie? Hindusi też w ogóle. W Stanach Zjednoczonych tam to jest bardzo popularnym sportem. Staram się trzymać stałego planu treningowego, nie robię jakoś przed mistrzostwami, nie robiłem niczego, że tak powiem, wow. Tylko cały czas jakby to samo, systematyka pracy i nie robiłem niczego innego niż zawsze, zawsze stały plan treningowy, i którego się trzymam, i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie do mistrzostw. Staram się trenować każdy element gry poprzez debiut, później grę środkową i końcówkę i też różne typy pozycji, typu, nie wiem, agresywne bardziej pozycje, bardziej spokojne i tak dalej, bo to, żeby być najlepszym graczem na świecie, to trzeba być absolutnie uniwersalnym zawodnikiem. Trenuję bardziej pod kątem właśnie tego i wydaje mi się, że wychodzi mi to bardzo dobrze. Od początku mi to sprawia ogromną przyjemność i dalej, pomimo że jestem tam mistrzem Europy i świata, to wydaje mi się, że nie robiłbym tego, gdyby mi to nie sprawiało przyjemności. To jest absolutnie warunek, który musi być spełniony, żebym dalej grał, bo wiadomo, że na siłę to tego nie ma sensu, ale zawsze kiedy gram, to mi to sprawia ogromną frajdę, więc na pewno to dalej będę robił. Czuję się na pewno fantastycznie, bo dla mnie to właśnie taka nagroda za ten wysiłek i ciężką pracę, którą włożyłem, żeby wygrać taki tytuł jak Mistrzostwo Europy czy Świata, więc to dla mnie jest nagroda i motywacja do dalszej pracy. Dla tego rodzica szachowego, czy to są mistrzostwa Śląska, czy mistrzostwa szkoły, czy mistrzostwa Polski, emocje są takie same, jak nie większe. Ta rywalizacja sportowa u niego ewidentnie gdzieś tam siedzi. Ten taki gen rywalizacji po swoim być może tacie czy wujku ewidentnie przejął. To go na pewno napędza, a z takiej praktycznej chyba strony to jedyną rzeczą, którą my możemy robić świadomie, to po prostu zwyczajnie się nie przeszkadzać. Czasami jak widzę, że ma załamanie i tak mu się już nie chce, to najlepsze, co mogę zrobić, to mu powiedzieć, żeby się w końcu chwycił fizyki albo matematyki, i on wtedy dokładnie odwrotnie chwyta się szachu. Wydaje mi się, że miałem do tego talent gdzieś tam ogólnie. Miałem talent i też najważniejsza jest ciężka praca, bo jednak bez tego talent nie wystarczy i trzeba ogromną ilość czasu spędzić właśnie na trening, i żeby ten progres był, i wydaje mi się, że to jest właśnie mój taki przepis na sukces.